Otwieram obrady 9 sesji Rady Gminy Raszyn z 30 czerwca. Witam serdecznie koleżanki i kolegów radnych. Witam pana włodarza gminy na czele z panem burmistrzem Andrzejem Zalewą. Witam panią prawnik Elżbietę Zawiszę. Witam serdecznie wszystkich sołtysów i tych ustępujących, i tych nowych oraz pozostałych gości zaproszonych, którzy przybyli na sesję. Stwierdzam kworum, przystępujemy do przyjęcia porządku obrad. Czy ktoś z państwa radnych ma jakiś wniosek do porządku obrad? Proszę pan radny Sławek Ostrzyżek. Dzień dobry państwu. Przepraszam, ja w imieniu Komisji Środowiska chciałbym zgłosić taki punkt do naszego programu obrad. Przyjęcie stanowiska w sprawie problemów wsi i rolnictwa na bazie szerokiej dyskusji, jak to w tej chwili, i nadziei związanych z polską prezydencją w Unii Europejskiej. Dobrze by było, żeby nasza gmina również zajęła jakieś stanowisko. Mówię tu o rolnictwie, bo to jest jakby komisja rolnictwa, prawda? Wprawdzie nasza gmina, w naszej gminie rolnictwa nie ma zbyt dużo, ale póki to jesteśmy jeszcze nadal gminą rolniczą. Poza tym problemy wsi i rolnictwa dotyczą wszystkich mieszkańców i nie można tylko mówić tutaj, że to są prawie tylko rolników. Także wnioskowałbym wpisanie takiego punktu. Nie wiem, w którym to by było w punkcie, ale jak pani tam przewodnicząca może być to i albo na samym początku, żeby nie zmieniać już na razie DKOK, albo na... To ja przygotuję na samym końcu, bo uchwał w sprawie absolutorium, to nam nic nie zmieni jakby porządku obrad. Dziękuję. 24 punkt będzie, jak przygotujemy stanowisko Rady Gminy Raszyn. Proszę państwa, kto z państwa radnych jest za przyjęciem w punkcie 24 stanowiska Rady Gminy w sprawie uznania problemów wsi i rolnictwa za jeden z priorytetów w kierunku działań polskich w okresie polskiej prezydencji Unii Europejskiej? Punkt jednogłośnie 14 głosami za został przyjęty do porządku obrad. Przystępujemy w takiej sytuacji do głosu. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych ma jakiś wniosek do porządku obrad? Nie widzę. Przystępujemy do przyjęcia porządku obrad z autopoprawką. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem takiego porządku obrad? Porządek został przyjęty jednogłośnie, 14 głosami za.